Witamy Państwa w naszym słuchowisku. Dzisiaj niecodzienne wydarzenie. W naszym studio mamy zaszczyt i przyjemność niewątpliwą gościć wspaniałego aktora, lektora o bardzo takim impulsywnym głosie, ciepłym, radiowym. Stąd mój pomysł na zaproszenie. Przed Państwem za chwilę wystąpi w niecodziennej roli. Mam nadzieję na kontynuację. Witam serdecznie w Państwa imieniu, słuchaczy i też moim własnym i dyrektora naszego radia, Tytus Szapiro. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jakie Pan tutaj wystosował. Staram się, żeby było ciekawie. No, ciekawie już jest. Wojciech Ventura, przypomnę się. W naszej audycji dzisiaj przeniesiemy się. Przepraszam, czy można tak palić papierosy? Ależ oczywiście, u nas w studio można wszystko. Może kawy, herbaty. Małgosiu, dwie kawy poproszę. Bardzo mi. Tak, zaraz będzie. Z mlekiem? Tak. Nie mam, dlatego pytam. Nie słodzę też. No też nie mamy cukru. Widziałem cukier. Cukier był. To białe? Sypkie? Nie. Takie w kostkach. Ach, to w kostkach. No tak. Dzisiaj przeniesiemy się, ale może wróćmy do naszego spotkania. Spotkanie jest zupełnie na żywo. Będziemy dzisiaj rozważali różne sytuacje i problemy wynikające z akcesji do Unii Europejskiej. Zdaje się, to chyba było wcześniej, bo w 2006 roku akcesja, a wstąpienie do NATO znacznie wcześniej. Znacznie wcześniej. Dlatego też dzisiaj przeniesiemy się do zwykłych koszarów, może na poligon. Pozostawimy tę odpowiedź Tytusowi Szapiro. Zresztą już odpowiedział na to pytanie. Dobry wieczór, Wojciech Ventura z tej strony. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście będziemy nasłuchiwać Państwa połączeń. Będziemy się próbowali tutaj łączyć na żywo. Także damy również Państwu tutaj szansę na uczestniczenie w naszym spotkaniu. A więc przenosimy się na koszary typowe, Wojsko Polskie, gdzieś daleko w kraju, nie wiadomo gdzie. Wschód czy zachód? No, proszę wybrać, Tytusie. No, ja jestem na froncie wschodnim przydzielony tam. Mam swoje. Dobrze, czyli wschód, gdzieś Suwałki, tak? Suwałki. Suwałki. O tej porze jeszcze zimno. Zimno, wie pan, ogólnie wieje, tak. Dosyć pada troszkę, czasem grad, deszcz bywa. Rozumiem. Warunki nie są łatwe. Nie? Chodzi o tego. Ministra Grada? Nie. Nie, minister Grad to inny temat, nie? Ja bym porozmawiał na temat sytuacji w naszym pułku, bo to jest ogólnie dosyć delikatna sprawa. Tak. Ponieważ morale. Morale. Padły. Dobrze, pułkowniku, ale to przychodzicie teraz prywatnie do gabinetu, czy chcecie porozmawiać, czy to jest jakiś raport, czy to jest jakaś skarga służbowa? Ja muszę wiedzieć. Ja z panem generałem tak chciałem porozmawiać tak trochę poza tym. Poza protokołem. No dobra, no bo ja nie mam tych formularzy, ja musiałbym po prostu notatkę służbową zrobić. No to wolałbym właśnie tego uniknąć. No dobra, to mówcie, co tam jest. No, proszę, ja mam trochę czasu jeszcze. Problemem jest... A co z apelem? Co z apelem? Dzisiaj kto prowadzi apel? Stańko. No dobrze. Chyba nie właśnie, chyba źle. A to... Wiesz, że trwa apel? Znaczy wie pan, przepraszam. Nie, no my przecież prywatnie rozmawiamy, nie? No. Jesteśmy w gabinecie. No, przecież. Ale zachowajmy. No, jak Dagmara wniesie kawę, no to tak. Tam, tak, dobra. No dajesz, pułkownik, no dajesz. Stańko ten apel to prowadził, słuchaj, dobre 5 godzin, nie? Jak to 5 godzin? No o co chodzi? O co chodzi? To nie, lubi po prostu. Ale to stali 5 godzin? Stali 5 godzin. A on coś mówił w ogóle? On mówił przez 15 minut, później leżał na leżaku i jadł ten boczek od tego chłopa małorolnego. Tego, no tego. No. Tego wieśniaka, tam co myśmy, tę połowę lasu, co my teraz wynajmujemy od niego? No, wieśniak ogólnie, jak on miał, ten zefir.
No ale on był na tym apelu też, nie? Nie, Wieśniaka nie było. No ale to mi nic nie mówili, przecież to by mi zaraz szeregowy powiedział, że tam coś jest nie tak. No jak 5 godzin na apel? No jak to mówię godzin? Właśnie, chciałem donieść, bo Stańko zastrasza wszystkich, słuchaj. O, patrz, Dagmara mówi. Dagmara. Nie ma kawy. Nie ma. Nie, herbata może być? Może być ten kompot. Dagmarko, to w takim razie ten kompot, ten z truskawek. Ten, co mamy do tego wieśniaka tam. Tak. No. Zefir mi przyniósł, wiesz, 4 słoiki, bo on wiesz, patrz, on mi nic nie mówi. Mi nic nie mówi o tym Stańko. No i jeszcze boczek, wiesz. Kubasa, boczek, szynka. A mi nie mówi, że patrz, mi kurde pomidory jakieś takie, proszę cię, mi tutaj, wiesz, że niby truskawki, patrz, a najlepsze niesie tam. No bo Stańko, ty, co jest grane, ty? Ty, ja Stańkowi polecę po pagonach. Ja polecę mu po pagonach za chwilę, jak to będzie. Znaczy, tego nie można zrobić tak, wiesz, agresywnie. Tutaj trzeba tą sytuację rozwiązać delikatnie. Jak ja mam z Warszawy, już mam, proszę ciebie, nadania. Ja mam in blanco, proszę ciebie, 5 orderów i jest tak napisane. Mówi, panie generale, pan wypełnisz, podpiszesz, a my właściwie to, co pan napiszesz, to myśmy już napisali. Ty, taki tekst mam, taki tekst. No stary. Co ty? No tak. Nie. No tak. I wiesz co? I ja tak myślałem, żeby tego Stańko dać, ale no mówcie. No i on, rozumiesz, zastrasza wszystkich. Tak. Wszyscy są zastraszeni. Tak. Ja też się boję. Ja też się boję, słuchaj. Bo on ma te kontakty, nie? Tak. Pod Częstochową, nie? Tak. Ja też mam kontakty. Ja synchronizuję sobie. O... Ja proszę cię, jak daję nowe radio, to włączam, wiesz, takie ściągnij kontakty. I ja mam od razu ściągnięte, wiesz, to nie ma tak, że jesteśmy w NATO. Stary, ja mam jeszcze kontakty z Układu Warszawskiego i to mnie się nadal synchronizuje. Tak? Tak. Dobra sytuacja. Czyli masz tam ruskich? Tam ruskich, nie tylko ruskich. Czyli masz wszystkich? Masz... Ja stary. Cały układ? Cały układ, wiesz. A teraz to leci na scalakach, na układach scalonych. No, leci jak burza. Tak. Idzie. No, ale to nie gadamy teraz o Amerykanach, wiesz, bo pustynna burza to jest inny temat. A, no dobra, i co z ten Stańko? Co te 5 godzin? 5 godzin apel robił, żarł tą kiełbasę, boczek. Tak, na tym leżaku? Na leżaku, no. A oni co, stali? Oni stali, się patrzyli. Ty kur... A tam musiały te onuce już tam śmierdzieć, stary, 5 godzin. No, zakazał im prać w ogóle. W ogóle zakazał? No, zakazał. A. Czyli takie wojenko im zrobił trochę. Znaczy po prostu chodzi o to, że przydział wody jest taki tylko, żeby się napić. Tak. Więcej nie ma, nie? No, a studnia od wieśniaka, od Zefira? Zasypał. Wy się w ogóle nie odwoływaliście od tej decyzji? No, przychodzę właśnie tutaj, bo ze Stańkiem nie da rady, nie? No. Ja z nim nie mogę rozmawiać, bo jak się uprze, nie? Tak. Ostatnio się uparł, nie? Tak się uparł, słuchaj, że zasypał 3 studnie w okolicach, wiesz, 3 kilometrów, nie? Ja mu się uprę. Jak ja mu się uprę, rozumiesz, to jak on się oprze, rozumiesz, się, no, wiesz, zeprze, ja go przyprę, rozumiesz, to... Doprzesz. Wiesz co, to my z nich go zbierzemy, wiesz co zrobić? Rozumiesz, przyprawę do naszej grochówki, rozumiesz, w kantynie? Przyprawę. Przecież on jest nic. Ty wiesz, co ja na niego mam. Ty wiesz, co ja na niego mam. Nagrania, taśmy. Ty wiesz, co ja na niego mam. Taśmy. No tak. No to chodzi o tym... Słuchaj, nie bój się Stańki. Słuchaj. Idź do niego i mów tak. Stańko. Już ja mu powiem. Powiedz tak, mam cię. Mam cię, Stańko. Mam cię, Stańko. Mam cię, tak, Stańko. Tak. Mam cię, no to masz w ciemno gadać, rozumiesz? Mam cię, Stańko. Dokładnie. Jesteś skompromitowany. Tak, zobacz, ja mówię też w ciemno na Zefira, wiesz, że mam. Że taśmy, że tego. No, ale Zefir ogólnie cię robi wała, nie? No, wała. No, wałówkę, że mi przynosi, to mnie wała robi, tak? No, daje ci pomidory zamiast truskawek, a mięsa mówi, że nie ma. Nie, truskawki też daje, nie? Truskawki i pomidory. Chociaż cholera wie, czy to truskawki, bo to może być, wiesz, kompot z tych samych pomidorów, nie? No. To takie małe. Kompot troszkę ogólnie mi jakoś tak podjeżdża pomidorem, nie? Nie wiem. No, poczekaj, momencik. Dagmaro, ty już otworzyłeś te słoiki? Nie, tak, nie ketchup. Nie, poczekaj. Ty widziałeś? Ty masz rację. Ty. A i tam jest napisane truskawki? A nic nie jest napisane. I ketchupem jedzie.
No dobra, dziękuję ci, dziękuję ci, dziękuję ci, tak. To ja zaraz coś powiem. No tak, to czekaj tam. No, słuchaj mi ty, się, że to nie są truskawki. No tak jak mówiłem, nie? Wydaje mi się, że tutaj za chwilę jest podkupiony. Ale jaja, to my cały czas jesteśmy tutaj w tych koszarach, rozumiesz, i naszym sąsiadem jest, rozumiesz, wieśniak, który kolaboruje? Krabulant. Widziałeś? Widziałeś? No. Krabulant. Tak. No dobra, i co teraz? No nie, no właśnie co teraz? Nie? Jakbym wiedział, to bym nie przychodził tutaj do sztabu generalnego. Nie? Znaczy tak, robimy tak. Proszę, każda akcja w lesie u Zefira. Mhm. Wysyłasz tak, trójkę. Trójeczkę normalnie. I tylko nie, kurwa, tylko nie na to konto, wiesz, wojskowe, tylko prywatne. No, tak. No, bo ja potem jak 3000 rozliczę? No, czyli tak, wysyłasz trójeczkę. I mówisz tak, w ramach podziękowań premia za współpracę od polskiego tam tego wojska, bez faktury, rolnicze, normalne pokwitowanie, agencja rolna, rozumiesz, dotacja Unia Europejska, stop, pozdrawiam, czuwaj, znaczy czułko. Czołem. Czułko. I w czoło, i normalnie w czułko. Czoło. Tak. Ja mam tutaj i tak róg. Mam relanium od doktora Sznapsa. Czyli o, właśnie, on ma, on z urlopu już? Tak, on wrócił właśnie z Istambułu, nie? No tak. A tam taka polska wieś jest też, wiesz, Adampol się nazywa, Polonyskie. Tam też, on tam był właśnie. Tam też mamy front, tam jeszcze od powstania listopadowego mamy przyjaciół. No ja wiem, bo on tam bracie pojechał na urlop, a tam, wiesz, nogi pourywane, kulasy pourywane. No da. I ty lecisz tak na tym relanium? Troszkę tak, muszę się, wiesz, uspokoić. No nie mogłeś mnie jakieś tutaj, wiesz, oficjalne, wiesz, prośbę o jakieś te przepustkę? No, dobrze, byśmy ci dali. Byśmy ci dali bilet PKP, byśmy ci dali i prowiantowe byśmy ci dali, i mundurowe byśmy ci dali, bo wiesz, bo masz co roku nowy mundur, stary. Co roku kasę. No, przemęczony jestem, nie można. No. No dobrze, że wody nie pijecie, wiesz, bo to u nas jakby zawodowe. No czasem na koszarach to i trzeba... No dobrze, to tam nie mówcie, wiesz, nie donoście na doniesionych, my sami przecież pijemy. Nie? Widzę, że to relanium zasmakowało. Jest takie trochę, ja powiem ci, to ja nie wiedziałem, że to też takie dają, wiesz, bo to ja zawsze w tabletkach. Ale no, wojna jest. A no tak. Fabryki zbombardowane. No tak. A powiedzcie mi teraz tak, no dobra, a te wspólne te manewry, jak my mamy to przygotowane teraz? Ale mówisz o tych z tym szefami, czy... No czy, nie, no wyjdź, że to... Ale to ma... Serbia. Nie, bo tam mają być te rozumiesz, te G20 czy coś, my tam mamy to pokazać, wiesz, Angela przyjedzie, nie, rozumiesz, te... Dlaczego? No, bo ten, bo jest duże ryzyko zamachu. Czy kogo na kogo teraz, co teraz, a teraz mnie mówcie już, teraz już mnie mówcie, jak nas pojedzi. No, zamachu ze strony litewskiej. Tak. Na naszego marszałka, wodza naczelnego, dowódcę naszego. Naszego tego, aha. Tego z wąsem. No, tego, Andersana, Andersana. Anderson, no. Nasz wódz przecież, Anderson. No tak. Marszałek. No tak. Józef to pił wódkę. Pił wódki. No dobra, mnie tu w historię teraz, mnie nie zaginajcie, bo my tutaj musimy, wiesz, deliberować co dalej. No przecież my tu siedzimy, jakbyś, bo to ja jestem w czarnej dupie z naszym wojskiem. No, ile chopa jest u nas teraz na kampanii? Nie wiem. Połowa tego, co było. Połowa tego, co było? Jak ja mam zrobić manewry? A jeszcze pół lasu teraz mamy skolaborowane, bo nie wiadomo, czy to, wiesz, czy idziemy w pomidory, czy w maliny, rozumiesz? Zefir, ale wiesz co, patrz, kułak. Ja bym się nie spodziewał tego. Patrz, kułak, no. To ci kułak. Kułak straszny, kułak, no. Szubierca. Hmm? Szumowina jakaś. Szumowina. Tak. Kanalia.
Pacza przychodzi do mnie, przychodzi, wiesz, dajcie, wiesz, mnie tutaj to, dajcie mnie to, wiesz, tego, no, że tam, wiesz, no, pomóżcie, no, nie, tak, wiesz, bo tam, tak, wiesz, i dreblinki, proszę ciebie, z naszego czołga ostatnio, wziął. A ostatnio, przecież mu dach ostatnio zafundowaliśmy, nie, no tak, do szopy. No tak, tak. A w oborze to tak. Nowe ogólnie... Ale myśmy to podpisali pod budżet ten religijny, bo myśmy ten dach szopy, to że on zrobił, wiesz, tą stajenkę betlejemską, a ja mam przecież na to pieniądze, stary, bo są wyznawcy. Co? Oczywiście. Szopy? To przecież to i katolickie, rozumiesz, i tego, to dwóch się nawet, rozumiesz, przyznało, rozumiesz, do islamu, bo ja mam wtedy większe pieniądze, rozumiesz, na ten ekumenizm w Wojsku Polskim. No. Słyszałeś ty? Na nasze dzisiaj w Betlejem ja mam, rozumiesz, 3000? Czy? Czy dokładnie, a na proszę ciebie, salallahu alaihi wa sallam, rozumiesz, Mahmat, ja mam 30 tysięcy. No i to są już no, pieniądze. No, a widzisz, ten Sarkozy mnie przelał. To jest też czuję. Ja teraz nie wiem, czy on mnie przelał oficjalnie, czy prywatnie, czy ja już dawno nie jestem łapukarzem. Ja muszę to sprawdzić. No. Dagmarko, zobacz, te, mieliśmy te z Francji takie te... Jo, te przelewy takie, co tam są, te... No. Tam taki dom polski był, takie Polonia, że coś tam. A Sarkozy taki zawsze przywozi. I że do nas, tak. To daj mi tutaj, córyk, to jeszcze raz te kwity i zobacz, co to jest. I ile tych pieniędzy. I co my za to kupili, bo ja muszę wiedzieć. Dobra? No. Aha, no dobrze. No tak, no, tak. No, kawa się znalazła. Kawa jest. Tak. Ta, że niby nie było, teraz jest. Stanko był w biurze, ale powiedziała, że zajęty, że ma ważną rozmowę. Aha. I dał jej paczkę kawy i Dagmara chyba też tutaj mnie się, wiesz, znaczy, mnie się tu chyba... Ja mam pewne wiadomości akurat, że Dagmara to kabluje, nie? Wszystko w stańce. Kto Kolarzy? Był kiedy, o której, no. Podobno cię przez interkom podsłuchuje. Panie. No to teraz będzie wojna. No. Teraz tak. Dlatego ci kazałem wyciszyć z tej interkom, nie? Robisz dzisiaj apel. Przed przyjściem. Robisz dzisiaj apel, rozumiesz? Tylko trębacz jest pijany, rozumiesz? Także na capsztyk już tam nie graj nic. No. I mówisz tak, rozumiesz, że ja jestem ten, niedysponowany, że generał dzisiaj nie ma nic po słowie. Że podagra go męczy. Że po słowie, że nic nie ma po słowie. Podagra. I podegra wam, rozumiesz, ten, kto jeszcze mamy, jakieś muzyka mamy tutaj. Na harmonijce gra Stefan. Daj Stefana. Stefana niech tam zagra ten, niech zagra, rozumiesz, ten, maszerują strzelcy. O, na harmonijce. O, na harmonijce to będzie takie, wiesz, powstańcze ty. Tak. A że ja nie mam nic, rozumiesz, że już jestem z tobą po słowie, rozumiesz, wiejskiej tej... To on przestał grać na harmonijce. No to sobie wyobraźcie, rozumiesz, tę harmonijkę, że gra grzebień weźcie. Na grzebieniu to ja gram. No, zagraj na grzebieniu. Ja nie mogę jako pułkownik grać na grzebieniu, przecież jak to będzie wyglądało. Ale wojsko to widzi. Żołnierz widzi, ma broń w ręku, stoi na apelu 5 godzin. I widzi, że coś tu nie gra. Przecież ja teraz nie mogę iść. No ale to co? Czemu? Przecież no, to nie klei ci kupy. No. Tak nie może. To nie jest rozwiązanie. W żadnym wypadku. No właśnie. Radźcie, tytusie, co robić? Ty pułkownikiem jesteś. Ja właśnie... Słuchajcie... Czego szukacie? Ktoś mi papierosy podwędził. No jak nie podwędził, tu są przecież. Swojego biura. Nie ma. A, widzisz, patrz. Nie, to czyje moje? To są moje. Te są twoje, te twarde, me miękkie. O, proszę ciebie, a to żeśmy po dupie dostali. Co on kombinuje, ten Stańko? No, on kombinuje to, żeby zająć twoje miejsce przecież. No to. Przecież nie wiesz nic, tak? Nic. Która to godzina? Nic nie wiesz. Nie. Nic nie wiesz? Nie, to jest pierwsze jakieś... Że on przecież już tam zbiera całą grupę osób, które się podpiszą pod petycją o wcześniejszą emeryturę. Chcą cię wysłać na placówkę do Zimbabwe. Mnie do Zimbabwe? No tak. Jak on uważa, bo a kurde, ty, to ja wyciągam kwity. Ja wyciągam wszystkie kwity, rozumiesz? I to trzeba spalić szybko. To trzeba te kwity spalić. No.
Ale jak? Na Stańkę? No na mnie. Ja mam dużo kwitów na siebie. Gromadziłeś się na wszelki wypadek. Nie chcę nic mówić, ale ty tam się przewijasz. Wiesz? Dlatego ja dzisiaj nic nie piszę z tego spotkania, wiesz. No ja mam nadzieję, że to jest takie... Tak jest. No dobra, słuchaj. Robimy tak. Weź te. Rozumiesz, bierzesz ten. Spirytus, rozumiesz, ten do odkażeń ran. Rozumiesz, ten wysoko, rozumiesz, rafinowany. Tak. Mówisz do doktora. Szapsa? Tak, sznaps, że ma to wydać. On jest były naziom, wiesz o tym. My tam, wiesz, my, historia jego dziadka nie interesuje. I teraz robisz tak. Dajesz chłopakom ten spirytus. I mówisz, czyścicie, rozumiesz, silniki i wały spirytusem, ale niestety mieliśmy, rozumiesz, tutaj taką kontrabandę i się pomylili. Jajka. Pomylili się i jajka. Zamiast nie dali technicznego spirytusu. Tylko jajka. Tylko jajka i ten czysty spirytus. I oni robią adwokata z tego. Normalnie robią adwokata. I rozumiesz, zamiast apelu, niech sobie tam piją, adwokat. Zostaw ich. Adwokat, rozumiesz? Kwity są. Adwokat się przydał. Tak, i mówisz tak. I wzywasz Stańkę, mówisz, powstańcie, pozywam. Ja nie mogę, bo on jest ten sam stopień. Żołnierze mają adwokata, a ten techniczny, rozumiesz, dajesz do Stańki. I on zaniesie, Zefirowi jako czysty spirytus, rozumiesz, do picia. I proszę cię, tak ich mamy. Takich mamy i się technolem, rozumiesz? Ale wszystko to monitorujemy. Nie, w kwitach się zgadza. W kwitach się zgadza. Wszystko się zgadza. To piszesz właśnie, że na apelu, wiesz, odniosło ran żołnierzy 100. I doktor Schnaps podpisuje, opatrzono, odkażono. Spirytus zszedł z magazynu? Zszedł. Można go jeszcze oskarżyć o plagę szkorbutu. Tak jest. Panuje. Czołgi wyczyszczone? Wyczyszczone. No przecież były czyszczone wczoraj, a nie zapisane. To dajemy czysty spirytus, mamy adwokata, jaja i Zefira mamy w ręku, stary i pijany, napierdolony. Ale jego można posądzić o właśnie plagę szkorbutu, tak, która panuje u nas. Że zabrał, wiesz, wszystkie wartościowe, odżywcze posiłki. Tak jest. Prowiant. Tak. Jedzą tylko ogólnie ten suchary i... Tak. I zgniłe ten... I tak go mamy. I to się nazywa nowoczesna technika w Wojsku Polskim. To jest. Tak jest. Mamy. Tak jest. Rozkaz. Rozkaz. Powstań. Odmaszerować. Na tym zakończmy naszą dzisiejszą audycję. Czytali dla Państwa Wojciech Wentura oraz... Tytus. Szapiro. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Przed nimi trzeba stać.